Jeff! O, witam! O, Jesus! Znowu śnieg napadał w nocy. W moim państwie mówią, nie zbudujesz porządnego państwa, jeżeli nie zbudujesz porządnego szałasu. W związku z tym, no jestem w lesie, pamiętajcie, to nie jest tak, że przed czymś uciekam, nie. Co? Wilki jakieś! W moim państwie, jak już mówiłem, jest mówione. Nie zbudujesz porządnego szałasu, to nie zbudujesz porządnego państwa. W związku z tym postanowiłem zamieszkać w lesie i wybudować sobie tu porządny szałas, by pokazać wszystkim, że dam radę make WTF City great again. Chociaż ciężko będzie, nie mogę nawet ustawić ostrości na aparacie, jak mam sprawić, żeby miasto było znowu sprawne. Jak klocek może rządzić państwem, jeżeli nie wie na przykład po co są takie szyszki? Po co śnieg w lesie, po co liście i właściwie po co to wszystko? Zastanawialiście się kiedyś, po co to właściwie wszystko jest? Klocek musi sięgać w historię i uczyć się z tej historii. No na przykład, widzicie ten las, tak? Las. Wyobraźcie sobie, że jakaś cywilizacja musiała tu przyjść i każde jedno drzewo zasadzić. Każde jedno drzewo było tutaj przez nich sadzone. Tamte też. Wszystkie drzewa były tutaj. Tak, piesku, też nie wiem po co. Ktoś te drzewa tu przychodził, osobiście sadził. No i co tu dużo gadać? Cywilizacja poniosła klęskę? No bo dzisiaj te drzewa stoją i nic z nich nie ma. Patrzcie, ile pracy musieli włożyć, żeby ten las powstał. I cóż, nic z tego dzisiaj nie ma. Ta cywilizacja poniosła klęskę, a ja się od nich uczę, by tego błędu nie powtórzyć i by nasza cywilizacja nie poniosła klęski. No tak, na przykład takie niebo. Po co w ogóle jest niebo? Po co w ogóle jest ostrość w aparatach? No i przede wszystkim, najważniejsze, czy myśleliście kiedyś o tym, że słowo kosodrzewina, jakby zamienić kilka liter, kilka uciąć, da tyle samo co tajemnicze hasło na 8 gwiazdek? Tak jest. Świat jest tajemniczy. No, niebo jest tajemnicze, wszystko jest tajemnicze. Wszystko tutaj. To jest tyle tajemnic, tyle nauki dla klocka, tyle do wyniesienia. To nie jest tak, że boję się jakiegoś cygana czy tam innego bugara i dlatego nie wracam do miasta. Nie. Przyszedłem tu na naukę. No bo przecież gdybym bał się takiego człowieka, to jako prezydent po prostu bym go z miasta wywalił, tak? Swoją drogą, zastanawialiście się kiedyś, że Szymon tworząc swoje klockowe miasta, ma w nich prezydenta? Miasta? Prezydenta? Wiecie, w sensie prezydent to powinien być państwa, a w miastach, no to powyżej 100 tysięcy mieszkańców powinno być, żeby był prezydent. Myśleliście kiedyś nad tym? Ot, kolejna zagadka. Dalej, jeżeli chodzi o błędy, no to na przykład taki błąd edukacji, prawda? Myśleliście kiedyś o błędzie edukacji? Człowiek się uczy, chodzi, nie wiem, 6 lat do podstawówki, później chodzi 3 lata do gimnazjum, później 3 lata do liceum, robi nawet maturę, idzie na studia, 3 lata, a nawet 4, bo mu nie poszło i musiał jedną dziekankę, 4 lata robi licencjat, później jeszcze rok na magistrze, w końcu to rzuca. I po co to wszystko robi? Po co? Żeby chodzić z kamerą po lesie i kręcić klocki? To nie jest tak, że chodzę z kamerą i kręcę klocki po lesie, bo nie wiem. Tak czy siak bym chodził po lesie, jestem tu z psiakami, także tak czy siak. Chodzę tu na spacery i tak bym chodził. Kamera i klocki towarzyszą mi tylko przy okazji. I to nie jest tak, że w czasach, nie wiem, jak nie miałem psiaków, to chodziłem po lesie i kręciłem klocki. Nie, a nie, bez przesady, nie? Urlop. Lordzie biznesie, to król miasta Klockozaur City. No dobra, łącz mnie z nim. Tak, co jest? Królu Klockozaur City. Las ma tyle tajemnic. Chciałbym opowiedzieć wam o wszystkich tych tajemnicach i o wszystkim, co się tu kryje, ale... Nie, spokojnie, to nie COVID. Trzecia noc spania na śniegu chyba zaczyna mi wchodzić. Ojej, niedobrze. O, tamto drzewo. Czemu leży? Co się stało, że drzewo leży? Czy to kolejny błąd tamtej cywilizacji? Na jej zgliszczach wyniosę lekcję, jak spowodować, żeby WTF City nie upadło.
Nie wrócę do WTF City, dopóki ten bug, to znaczy dopóki te bugi spowodowane moją niewiedzą nie będą dalej powodowały szkód w mieście, czy nie wiedzą innych bardziej, bo ja tu wiedzę mam, ale potrzebuję się dokształcić tutaj w pełni. Dopiero gdy osiągnę pełnię wiedzy, będę mógł wrócić do miasta i doprowadzić je do pełni chwały i glorii i sukcesu. Do tego czasu, dopóki tam jest bugi dopóki tam są, no to ja wrócić nie mogę. Jeszcze raz zaznaczam, to nie jest tak, że się boję jakiegoś cygana, czy tam innego zagraniczniaka. Nie. Witam Państwa w kolejnym odcinku z kamerą przez las. Dziś... Czy to nie jest prezydent? Czy to nie jest... Stasiu, bierz kamerę, radzimy. Na przykład takie drzewa. Halo, dzień dobry. O, witam Panią, skąd się Pani wzięła? No, z WTF City. Dzień dobry, witam. Telewizja Podróba. Szwendaliśmy się tu robiąc materiał edukacyjny o lasach. Natrafiliśmy na pana. Oh, what a great thing you are do now. Tak. Natomiast mamy takie pytanie, bo wszyscy wiedzą, że ucieka pan przed bugarem, bo pan wisi mu hajs. Nie uciekam przed żadnym bugarem. Przyszedłem tu nauczyć się na zgliszczach z byłych cywilizacji, jak uchronić naszą od zguby. Tak. No więc kiedy pan zamierza wrócić? Jak się nauczę obcych cywilizacji i jak buga, to znaczy jak bugi z miasta znikną. Okej, rozumiem, to dziękuję. Przepraszam panią bardzo. Tak, słucham? Sorry, możecie na chwilę wyłączyć kamery? No dobra. Przepraszam panią. Czy może pani mi dać znać, jak bugar opuści miasto? Tu ma pani mój numer. A nie, bo mi się rozładowała bateria. Czy wyśle pani kogoś, jak bugar opuści miasto? No, dobra, damy znać. Dziękuję pani. Bo nie jest tak, że się boję czegokolwiek w mieście. Nie. Przypuszczam, że miasto beze mnie radzi sobie tragicznie. Przypuszczalnie zostały tam już tylko zgliszcza, ale potrzebuję jeszcze chwili, by ogarnąć te cywilizacje i by wiedzieć, jak nie doprowadzić naszej do zguby. Także dajcie mi jeszcze trochę. Aczkolwiek nie wiem, czy będzie do czego wracać. Przypuszczam, że nasze miasto sobie kompletnie nie radzi i jest w kompletnych zgliszczach. Na bank. Muszę przyznać, że miasto radzi sobie świetnie. Jak tak dalej pójdzie, to zgodnie z harmonogramem otworzymy w pełni gotowe miasto już za tydzień. Nigdy nie było tak dobrze, odkąd nie ma tutaj Donalda. Nigdy. Where's my money?